STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Łukasz, idziecie jak burza, nieważne czy rozgrywki Ekstraklasy, czy Pucharu Polski, kolejne zwycięstwo i mecz, do meczu z Wisłą będziemy w doskonałych nastrojach. No dokładnie, cieszymy się bardzo z tego, że przeszliśmy do kolejnej rundy Pucharu Polski i już teraz zapominamy o tym meczu, najważniejsze to, co jest przed nami i koncentrujemy się na meczu z Wisłą Kraków, tak? Jedziemy na bardzo ciężki teren, wiemy, że tam kibice na pewno będą im pomagać, ale my musimy grać swoją grę i wywieźć z Krakowa 3 punkty, bo potem jedziemy. W pierwszej połowie można się było troszeczkę niepokoić, bo kilka razy złapaliście za rękę, za łokieć. Tak, mamy nadzieję nic poważnego. Troszeczkę taka gra była szarpana z naszej strony, dużo takich górnych piłek, oczywiście na mnie, no ja tam muszę wygrywać te pojedynki, walczyć, wiem jak ta pierwsza liga wyglądała też rok temu, tak, dużo więcej walki niż jakiejś technicznej gry, taktycznej, także trzeba było się gdzie na to nastawić, ja ucierpiałem w kilku starciach, ale ja się tam nie martwię, ja jestem od zadań takich, trener mi takie powierzył zadania i muszę się z nich wywiązywać. No takie zadania to jedno, ale również strzelanie bramek dzisiaj wpadło. No tak, cieszę się bardzo z tego, bo dosyć dawno, z Legią wpadło, ale niestety sędzia mi bramki nie uznał, także dzisiaj już jest bramka prawidłowa, bardzo się z tego cieszę. Czuję się w pucharze, ale mam nadzieję, że te bramki w lidze też znajdą, na razie są tylko dwie, ale myślę, że dzisiejszym spotkaniem troszeczkę napędzę ten swój dorobek. STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.